Witamy serdecznie Państwa na kanale Łączą Nas Szachy. Z tej strony Marcel Benaryk i Piotr Murdzia. Tradycyjnie jak co piątek poprowadzimy dla Państwa kolejny film. Tym razem skupimy się na najlepszych, pięciu najlepszych zagraniach skoczka w historii szachów. Jest to wybór nasz subiektywny. Zresztą nie był to wybór prosty, bowiem mieliśmy mocny taki twórczy spór między sobą, ponieważ tych przykładów znaleźliśmy bardzo wiele i no trudno było eliminować jeden po drugim przykładzie, no ale musieliśmy wybrać tylko pięć, więc nie było to łatwe zadanie. No niemniej jednak zdecydowaliśmy się na taki, a nie inny wybór. Oczywiście Państwo mogą mieć w pamięci jakieś inne ciekawe przykłady, i oczywiście podzielcie się z nami, prosimy, w komentarzach i rozpoczynamy. Numer 5, naszym zdaniem, partia Spaskiego grającego czarnym kolorem z Averbachem. W tej pozycji, jak widzimy, Spaski znalazł się w pozycji bardzo trudnej, ścieśnionej i tak naprawdę to, co tutaj zaprezentował Spaski, nie do końca jest poprawne. Niemniej jednak musimy brać pod uwagę też takie aspekty psychologiczne i myślę, że to, co tutaj wykonał Spaski, no, wymaga twardego siedzenia na fotelu. W innym przypadku można spać, tak? Jestem przekonany, że przeciwnik Spaskiego również był w wielkim szoku. I ruch skoczek C6 w tej pozycji no, jest niewiarygodnym posunięciem, tak? Na czym polega ta idea? Skoczek oczywiście chciałby pojawić się na polu D4 i to rozwiązałoby wszystkie problemy czarnego, więc jak gdyby białe muszą przyjąć ofiarę. I co uzyskuje w zamian Spaski? No uzyskuje to, że skoczek tak czy owak, ten z pola C7, przejdzie na pole D4, więc przez pole E6, wzmacnia się centrum oraz otwiera się linia B. Czy to jest wystarczająca rekompensata? No, na pewno nie. Na pewno nie. Natomiast w warunkach gry praktycznej, gdzie odgrywa również ważną kwestię czas, podejmowanie różnych decyzji, jest to moim zdaniem bardzo praktyczne. No, wcześniej z Marcelem rozmawialiśmy na ten temat i Marcel nie do końca jest taki przekonany co do tego wyboru. No, niemniej jednak ja się bardzo przy tej partii uparłem. Marcel, może podziel się twoimi wrażeniami, dlaczego twoim zdaniem, jak ty na to patrzysz, na tego typu tutaj zagranie Spaskiego? To znaczy, przyznam szczerze, że ja tutaj też wpadłem na ten pomysł, żeby sprawdzić ten przykład tak samo jak i ty pisze. I ja po prostu widząc ruch końca 6 byłem tak zszokowany, że no, mówię, coś tu jest nie tak. I rzeczywiście pozycja białych jest wygrana oczywiście, ale gdyby tak głębiej przemyśleć ten przykład, no to zawsze też warto brać pod uwagę to, że w sytuacjach beznadziejnych może właśnie uratować nas to, że robimy jakieś zamieszanie. Jeżeli jest Spaski by grał pasywnie, to prawdopodobnie i tak partię przegrał, a zrobienie zamieszania spowodowało, że no w jakiś tam cudowny sposób tą partię później uratował. Oczywiście nie będziemy pokazywali całego przykładu, jeżeli ktoś będzie chciał sobie zobaczyć całą partię, link zostawiamy w opisie. No zobaczmy chociaż tylko chwilkę przebieg, jak tutaj czarny postawił te figurki i uzyskał mniej więcej tego typu pozycje. Jakieś tam perspektywy się zarysowały, no ale no obiektywnie rzeczywiście pozycja jest daleko stwierdzić, żeby tutaj czarne miały rekompensaty, tak? Bardziej natury psychologicznej. Kolejny przykład, pochodzący z partii Niemcowicza z Rubinsteinem, no myślę, że w większości naszych widzów jest doskonale znany. No niemniej jednak, jak gdyby jest to na tyle spektakularne zagranie Niemcowicza, że no nie sposób było tutaj tego nie przytoczyć. A może znajdą się też tacy nasi widzowie, którzy po raz pierwszy z czymś takim mają do czynienia. Widzimy, że Niemcowicz osiągnął w pozycji no, taką bardzo sporą przewagę
Niemniej jednak problemy są tutaj ze skoczkiem, ponieważ jest to jedyna figura, która tak naprawdę, której brakuje takiej większej elastyczności, bo nawet gdzieś pojawienie się na polu tutaj H5 niczego nie zmienia w przypadku tej figury. Dalej trudno wykorzystać jej potencjał. I to, co tutaj zaprezentował Niemcowicz, no, jest naprawdę takim bardzo, bardzo fajnym przykładem, szczególnie dla zawodników, którzy jak gdyby mają problemy z zrozumieniem pozycji, w jaki sposób należy, o co należy dbać w pozycji, a zatem mamy tutaj fantastyczne posunięcie, skoczek H1 i ten skoczek tutaj manewruje teraz przez pole F2, przez pole H3 i przez pole G5 i tu jest dla niego piękna placówka, skąd skoczek będzie miał kontrolę nad polem E6, polem F7 i również, co ważne, nad polem H7. Zatem jest to takie taki manewr, który pozwala połączyć współpracę wszystkich białych figur i to w tej partii oczywiście zdało egzamin, bowiem po takich zagraniach tutaj wreszcie ten skoczek będzie miał okazję przejść na pole G5 i to zostało pięknie zrealizowane. Oczywiście skoczek wszedł wówczas wtedy, kiedy było to już kończącym akordem strategii białych. Fantastyczna partia. Marcel, jak ty podchodzisz do tego przykładu, bo na pewno no, musiałeś się z nim zapoznać w bardzo młodym wieku, tak? No tak, zgadza się. No to jest klasyczny przykład na manewrowanie też i na poprawę figury najgorzej stojącej. Oczywiście ten manewr też dodatkowo bardzo ładnie wygląda, ponieważ skoczek przechodzi przez róg, a więc po prostu bardzo no, spektakularny manewr też, że idziemy przez takie pole, a nie inne. Także no, myślę, że każdy powinien znać ten przykład z wielu względów, no ale nas tutaj przede wszystkim zachwyca piękno ta skoczka. No i myślę, że to tutaj będzie na ten moment dla nas najważniejsze. Dobrze, myślę, że możemy przejść do przykładu numer 3, a więc trzeci topowy ruch z skoczkiem, to jest ruch Magnusa Carlsena, obecnego mistrza świata. No tutaj też będziemy mieli wykorzystanie manewru skoczka, ale tym razem nie do przejścia do ataku, a przejścia do obrony. Carlsen ma w tej pozycji pionka więcej, więc jego zadaniem jest ustabilizowanie pozycji. I w tym momencie ruch skoczek B3, tutaj widzimy też jest groźba mata na C1, więc po ruchu skoczek B3 Carlsen broni się przed groźbami. Mało tego, że się broni przed groźbami, to jeszcze stwarza sam groźbę w postaci skoczek A1, żeby tutaj wyrzucić wieżę z C2. W momencie, kiedy uda się to zrealizować, Carlsen przestawi wszystkie figury w taki sposób, żeby tu jeszcze zaraz zaproponować może wymiany i zostać z czystym pionkiem więcej. No i ten manewr tutaj pozwala Carlsenowi osiągnąć ogromną przewagę i zrealizować ją, no oczywiście w celu wygrania partii. No co można tu dodać, Piotrze, jeszcze do tego manewru? Że kiedy oglądałem tę partię na żywo, byłem pod wielkim wrażeniem tego, że w taki sposób, w ogóle jaką trzeba się wykazać kreatywnością, ażeby wpaść na tego typu pomysł, bo wróćmy do ruchu wcześniej. No tutaj oczywiście możliwości były na przykład zagrania skoczek F3, tak? No tylko, że to w dalszym ciągu nie rozwiązuje problemy silnego niedorozwoju białych. I tutaj, jak grom z jasnego nieba, przychodzi z pomocą taki manewr wykorzystania skoczka w rogu. Ale jakże to jest manewr cenny i jakże skuteczny przeciwko walce z aktywną wieżą czarnych na dwójce. Więc ogromne wrażenie i nie wiem, czy nawet wszyscy arcymistrzowie, którzy by mieli tego typu pozycję, wpadliby na taki pomysł. Bo pamiętajmy jeszcze, że za tym jeszcze idzie w parze taka odwaga, śmiałość zagrania, bo jeżeli by nie wyszło coś tam, tak? No to świat mógłby się z nas śmiać. A no oczywiście, tak.
Mistrz świata Carlsen to jakby też raczej słynie z tego, że decyzje podejmowane przez niego są bardzo wysokiej jakości też, w sensie, że rzadko się zdarzy, żeby Carlsen wykonywał takie posunięcie i żeby one były złe. To też zauważyłem, że to jest różnica pomiędzy nim a resztą graczy, że on naprawdę może nie wykonuje nie wiadomo jak takich spektakularnych kombinacji czy ruchów, czy partii dynamicznych, ale jego ruchy są tak solidne, że to jest po prostu nieprawdopodobne. To jeszcze zobaczmy, tak jeszcze dosłownie kilka posunięć, bo to wszystko wydaje się bardzo pasywne dla białego, ale za chwilę no, te figury zdobędą koordynację, wszystko na tempach, praktycznie doliczone co do posunięcia i widzimy skoczek teraz z triumfem wchodzi do gry, może nie na najlepsze pole, ale sytuacja się ustabilizowała i teraz białe mogą sukcesywnie krok po kroku już zdobywać coraz większą przewagę. Okej, zatem przejdźmy do kolejnego przykładu. To jest przykład, który kiedyś zaczerpnąłem z książki Dworeckiego. Byłem pod ogromnym wrażeniem, bowiem tak na pierwszy rzut oka, jak się człowiek zapoznaje z tego typu posunięciem, jak tutaj skoczek H1, tak naprawdę nie wiadomo zupełnie o co chodzi. Natomiast dopiero głębsza analiza tego przykładu, tego przypadku pokazuje, na czym polega genialność tego manewru. Otóż jeżeli pozwolilibyśmy czarnemu na wymianę gońca za skoczka w tej początkowej pozycji, no wówczas z całym prawdopodobieństwem partia zakończyłaby się remisem. Wiedząc o tym, że tandem skoczek z hetmanem współpracuje lepiej w tego typu pozycjach, aniżeli hetman z gońcem, białe zachowują skoczka, jednocześnie wykorzystując go na zasadzie takiej ekonomii obrony, obrony pola F2, gdzie teraz biały król jest idealnie bezpieczny i sens tego manewru sprowadza się do rzeczy następujących. Biały hetman za chwilę przejdzie do ataku na słabość na C7 i w momencie, kiedy w zasadzie czarne nie miały za bardzo możliwości obrony tego pionka i okazuje się, że ten król wraz ze skoczkiem są na tyle bezpieczne, że nic im nie można zrobić. Hetman teraz wraca do pomocy królowi i za chwilę okaże się, że ten skoczek będzie mógł wyjść właśnie teraz z powrotem do życia i cała ta operacja no jest fantastyczna w tym względzie. Tak, białe wypracowały sobie przewagę, ale to zastosowanie tej figury w taki pasywny, a jednocześnie w taki skuteczny sposób no, robi piorunujące wrażenie. Czy ty, Marcel, miałeś okazję z takiego manewru skorzystać? Ja myślę, że w podobnych formach, nie wiem, czy to był skoczek, czy jakaś inna figura, ale mi najbardziej się podoba w tym przypadku to, że skoczek idzie na H1 i w sumie wychodzi na to, że biały hetman może robić co chce w tym momencie. Czyli to wydaje się na pierwszy rzut oka absurdalną decyzją, ale jest bardzo mądre, bo skoczek zawsze przez pole G3, jak będzie chciał, to wróci, a po ruchu koń H1 król nasz jest bezpieczny, hetman robi co chce, okazuje się, że zaraz zdobywa dla nas materia i partia później już zaczyna się sama wygrywać. Także to mnie to zachwyciło, bo dla mnie to na pierwszy rzut oka nie było takie oczywiste wcale, ale jak głębiej się właśnie nad tym zastanowić, no to absolutnie genialne tutaj zagranie Maesa, żeby zabezpieczyć własnego króla i później zacząć zgarniać materiał. Tu nic więcej bym tu nie dodał. Absolutnie podoba mi się ten pomysł, bo przede wszystkim jest skuteczny. Przechodzimy do top 1, jeżeli chodzi o skoczka. Myślę, że to jest przykład też najbardziej dynamiczny z dzisiaj i też najbardziej nam się spodobał ze względu na to, że no tutaj uderzenie przychodzi niespodziewanie na Bronsteina grającego czarnymi.
No i absolutnie w pełni poprawne i jednocześnie genialne rozwiązanie Holmowa. Tutaj też można by było o tym przykładzie mówić i pół godziny, ale nie chcę tutaj zagłębiać się w całość taktyczną. Myślę, że tę przyjemność zostawimy widzom, ale wytłumaczymy, na czym polega koncepcja, aby łatwiej było zrozumieć to, co Holmów tutaj uczynił. I teraz nastąpiło skoczek C6. Możemy śmiało tutaj postawić dwa wykrzykniki. Widzimy tutaj atak na hetmana i hetman broni też gońca, więc ta ofiara musi zostać przyjęta. I tak naprawdę chodzi o to, że tutaj zaatakowany skoczek na C3 z początku przykładu znajduje dla siebie dynamiczną rolę za chwilę, ponieważ po zbiciu na C6 natychmiast zwalniamy pole E4 i w tym momencie wszystkie oczywiście te akcje wiążą się z kontratakiem na króla. W tym momencie tutaj Bronsztejn zagrał troszeczkę panicznie, ale no... Zaraz może wrócimy jeszcze do tego momentu. Zagrał goniec G5 i powierza G5, zaraz pozycja tam stała się natychmiast wygrana. Natomiast najciekawsze, myślę, byłoby to, co się stanie, jeżeli pionek zostanie przyjęty na E5. Jeżeli zostanie pionek przyjęty gońcem, to jeszcze tutaj święcimy kolejnego pionka, żeby wszystko szło z tempami. I po goniec F6 zaraz wchodzi goniec na D3, tutaj z atakiem na punkt H7. No bardzo ciężko się w tej pozycji będzie obronić. No i również po zbiciu skoczkiem zobaczmy, że jest praktycznie taki sam układ jak na początku, tylko oddaliśmy skoczka, czyli mamy niby taki sam układ, a jak wiele się dla nas na korzyść zmieniło, ponieważ nasz skoczek może wejść na E4 i teraz jest problem z obroną tego gońca na F6, no praktycznie nie da się go obronić. Trzeba go tutaj będzie oddawać i na przykład no jeszcze jakaś taka desperacka próba koń G6 może być. I po konie F6, dama F6, FG, no widzimy problemów ciąg dalszy. Bardzo trudno jest obronić tutaj tego króla i pozycja białek jest na pograniczu wygranej. Mimo wszystko powinien tak czarny się bronić. W partii, jeżeli zagrał tutaj goniec G5, no to już skazał się na totalną porażkę. Także wydaje mi się, że to jest w ogóle absolutny top, jeżeli chodzi o takie poświęcenie skoczka, bo naprawdę jest to ruch niewidoczny i wymagający głębokiego liczenia wariantów. Co, Piotrze, mógłbyś jeszcze tutaj dodać od siebie? No, powiedziałeś niewidoczny i ja z tobą zgodzę się, bo ilekroć pokazuję ten przykład swoim no, zdolniejszym juniorom, bo tego nie zrobi żaden zawodnik, który jeszcze nie posiada jakichś umiejętności, to i tak jest to bardzo, bardzo trudne do rozwiązania. I myślę, że tego typu przykłady powinny być znajome wszystkim zawodnikom, którzy, szczególnie którzy grają obronę sycylijską, zarówno białym czy czarnym kolorem. No jest to po prostu, to musi się znajdować w ich arsenale, ich wiedzy. No tyle mogę dodać, tak? No rzeczywiście to jest posunięcie, które jest tak ukryte, że w ogóle... Tutaj nie sposób dostrzec, że przecież ten goniec tutaj nagle będzie odgrywał jakąś rolę. No stąd taka, a nie inna decyzja o wyborze top 1. Myślę, że właśnie po takim przykładzie zaczynamy też dostrzegać takie możliwości, nawet i do tego gońca F1, o którym powiedziałeś, że może tutaj jeszcze tego nie widać, ale widząc przykład Holmowa, no okazuje się, że później w naszych partiach i też w wielu innych partiach jesteśmy w stanie dostrzegać dużo więcej możliwości po prostu, dlatego też ten przykład pokazujemy, żeby rozszerzać naszą wiedzę i naszą wyobraźnię, kreatywność. Szanowni Państwo, jeżeli to, co tutaj dzisiaj zobaczyliście, podobało się Wam, prosimy o zasubskrybowanie naszego kanału, podzielenie się tym filmem ze swoimi znajomymi. Film celowo był nagrany w dosyć krótkiej formie, więc nie zgłębialiśmy się nad każdą z pozycji, która wymagałaby na pewno nie jednej godziny spędzonej na analizach, ale naszym celem było jakby tylko zasygnalizowanie pewnych fajnych pozycji, więc ten wybór też, dodajmy, przypomnijmy, jest bardzo ograniczony. Naprawdę wiele jeszcze można byłoby w tym temacie zmieścić równie pięknych przykładów, no ale top 5 to top 5, tak? No, z czegoś trzeba było zrezygnować. Zatem jeżeli polubiliście nasz film, łapki w górę, do zobaczenia, widzimy się w kolejny piątek. Cześć! Cześć!